Czego uczy mnie Biblia w liście do Hebrajczyków? 1:4. Stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Chrystus jest możniejszy. Pan Jezus, odwieczny Syn Boży, który stał się człowiekiem, aby złożyć siebie w ofierze za grzech, przewyższa wszystkich i wszystko inne. Hebrajczyków 1:4 używa słowa możniejszy, które występuje co najmniej 13 razy w całej księdze Hebrajczyków. Tak, używa słowa możniejszy, które występuje co najmniej 13 razy w całym liście do Hebrajczyków. Słowo, które zostało przetłumaczone jako możniejszy, oznacza większy, lepszy, bardziej użyteczny. 7 z tych 13 razy występuje w rozdziałach od 7 do 10, gdzie czytamy o Panu Jezusie posługującym na podstawie lepszego przymierza w lepszej świątyni i z powodu lepszej ofiary. Lepsze rzeczy przyszły do nas w Chrystusie i przez Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jest lepszy we wszystkim. Jest większy niż prorocy, możniejszy niż aniołowie, większy niż Mojżesz i Jozue, a jego kapłaństwo jest możniejsze niż kapłaństwo Aarona. Jest większy niż świątynia i ofiary Starego Testamentu. Wszystko w osobie i dziele Chrystusa jest o wiele lepsze niż cokolwiek innego, czym moglibyśmy się zajmować w tym życiu. Dlaczego więc pozwalamy się rozpraszać i zniechęcać do kroczenia z tym, który jest tak wielki? Obyśmy rozpoczęli każdy dzień, a zwłaszcza każdy dzień Pański, ze wzrokiem utkwionym w Nim. Warto też rewidować siebie, czy mamy stale skierowany duchowy wzrok na Pana Jezusa Chrystusa, który jest o wiele lepszy. Chrystus jest możniejszy. List do Hebrajczyków, 1:4. Stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.